Co za długi dzień. Witaj, Flowey. Czy dobrze się czujesz? Siedząc tutaj całkiem sam. Jestem chyba w porządku, tak sam. Całkiem sam. Czyżbyś coś rysował? Czy problemem byłoby, jeśli spojrzę? Tak, przeszkadza mi to! Czego tu chcesz? No cóż, siedzisz tutaj całkiem sam na górze, więc zaczęłam się trochę o ciebie martwić. O proszę, proszę, święty się nam znalazł! Ale czego naprawdę tutaj chcesz? Naprawdę tak łatwo mnie rozgryźć? Tak szczerze, to przyszłam cię o coś zapytać. Czy wiesz cokolwiek o moim synu, Avrielu? Nie. Nigdy go nie znałem. Ach, młody człowieku. Przecież słyszę, że kłamiesz. Och, Lipka. Więc proszę, powiedz, jaka jest więź między tobą a moim synem. Ale co chcesz usłyszeć, starucho? Że ja i twój syn byliśmy blisko? Czy raczej to, że opowiedział mi o swoich wszystkich sekretach i strachach? To jest po prostu głupie. Ale wiesz co? Nie byłem tak właściwie nigdy urodzony. Nie jestem osobą, jestem rzeczą. Zostałem stworzony dopiero parę lat temu, po tym jak twój syn umarł. Więc jak mógłbym go znać? No dobrze, więc powiedz mi, w jaki sposób jesteś z nim połączony? Ja jestem. Znaczy nie, ja nie jestem. Wszystko okej? Nie, naprawdę nie jest w porządku. Ja... przepraszam, nie chciałem, to tak wyszło. Naprawdę nie chciałem. Rozumiem. Nie mów, że rozumiesz. Nikt tak naprawdę nie rozumie, jak to jest. Frisk jest naprawdę blisko, ale nawet oni nie potrafią zrozumieć. Czemu więc po prostu nie wyjaśnisz mi tego? Czy moje poparcie nie sprawiłoby, że byłoby ci łatwiej? To by sprawiło, że będzie jeszcze gorzej. Jaki w ogóle byłby sens? Nawet jeśli bym coś wiedział o twoim synu, ale nie wiem, to by nic nie zmieniło. Czy nie lepiej byłoby dla ciebie po prostu zapomnieć o nim i pójść dalej? Nigdy nie zapomniałabym o swoim dziecku! Nawet jakbym mogła, to bym tego nie zrobiła! Czemu nie? Wspomnienia bolą, co nie? Jakbym mógł, to chciałbym zapomnieć. To jest to dziwo proste. Po prostu musisz czasami wziąć to, co złe, i połączyć to z dobrymi rzeczami. To nie oznacza, że musisz wiedzieć wszystko. Czyli przyznajesz, że wiesz coś o moim synu? Co? Ja nic takiego nie powiedziałem. W tym momencie przestaniesz kłamać, Flowey! Powiedz mi, jak jesteś z nim złączony w tym momencie! Zamknij się, po prostu się zamknij. Czy ty w ogóle wiesz, jak trudne jest to dla mnie? Ja przepraszam, ale... co? Oglądanie cię! Muszę cię oglądać codziennie i pamiętać o tym, co zrobiłem. Ale ty nic nie rozumiesz. Ty nic nie widzisz. Ty patrzysz przeze mnie. I to jest nie fair. Przepraszam. Po prostu odejdź. Chcę być sam. Jesteś pewien, że nie chcesz, by... Po prostu odejdź. Nie. Co to jest? Ja przepraszam. Ja nie wiedziałam. Ja po prostu nie mogę zrozumieć.